Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym moim projekcie. Zagrajmy w tym razem Tomb Raider. Z tej strony Andzia i... No, już mówiłem właściwie, nowy projekt, bla 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 bla. O co chodzi? Po pierwsze, projekt będzie na ślepo grany. Po raz pierwszy będzie przeze mnie ta gra grana. I miałem teraz przed chwilą dyskusję z pewnym użytkownikiem. Ślepo to jest przecież razem odkrywanie gry z widzami. Jednak powiem wam tak, definicja stricte techniczna od ślepo to jest, gra jest po raz pierwszy przeze mnie grana. To taka jest właściwa definicja. Teraz ja coś wam powiem. Tomb Raider już mnie przed premierą dosyć mocno interesował. I podejrzewam, że się nie zdziwię, jeśli cały dzień dzisiaj, czyli teraz jest 10, no prawie że 11, będę nagrywał ten Tomb Raider. Myślę, że od samego początku do końca teraz nagram. Dlaczego? Po prostu mnie to interesuje, tak ramię ciągnie. Bo ja już oglądałem let's play od innego użytkownika, tam na 5 odcinków, czyli tam właściwie początek tylko. Nic specjalnego się dowiedziałem. I po prostu myślę, że jeszcze jest taka kwestia techniczna. Otóż ja obecnie posiadam kartę graficzną GeForce GTX 680 zamiast mojej póki co używanej w poprzednich projektach 7870. I właśnie jest taka kwestia, że się zastanawiam, czy sobie zostawić tą kartę, czy może sprzedać ją. I właśnie to jest taka kwestia, że jeśli ja chciałbym sprzedać swoją tą nową kartę, czyli GTX 680, to ja bym najlepiej, żebym teraz nagrał właśnie ten projekt z Tomb Raider, póki mam lepszą kartę graficzną, więc bez obrazy. No to zaczynamy. Aha, odnośnie opcji, to sprawa jest taka, że w grafika to jest właściwie wszystko na max, oprócz ekskluzywny pełny ekran, czego kompletnie tutaj nie rozumiem. Jasność, w zaawansowanych wszystko jest na ultra, wszystko jest to najwyższe. Oprócz jakości włosów, które przy najwyższym poziomie, czyli TRS-FX, naprawdę biją FPS-y. W przypadku GeForce'ów jest to o prawie połowę, że w przypadku AMD gdzieś o 1/3 ogólnie, można tak... Ale bym powiedział tak, ja już pisałem na stronie facebookowej, że... Ten tryb TRS-FX jest ok, jest świetny, jest to dobry krok do przodu, ale to wymaga dopracowania. Dlaczego? Bo włosy są fotorealistyczne, ok, a Lara, one się zachowują po pierwsze nieraz dziwacznie. Na przykład Lara nosi jakby niewidzialny pancerz, tak włosy się na niej układają. Oraz ponadto jest taka sytuacja, że jesteśmy w brudzie, jesteśmy w wodzie, a jak wychodzimy z wody, to te włosy są nadal perfekcyjnie prosto od fryzjera za 200 zł. Więc... Poza tym skok FPS-owy to się kompletnie nie opłaca. Dobrze, zaczynamy więc... nową grę. Na normalnym poziomie. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W pierwszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się.
To był kamień czy prosto z pięści? Był knockout. Owinięta szmaty, zakrwawiona. Pomocy! Ja, ale już możemy robić coś. Na pomoc! I hops. Muszę się wydostać. Na górę. Okej, teraz musimy w innym kierunku troszkę pośmigać. Będzie bolało. Jeszcze ostatni raz. Miała farta. Parę centymetrów dalej i byłoby w żołądku. Albo też w miednicy. To znaczy w miednicy w kość po prostu. A tam to już byłoby niezbyt ciekawie. Boże, co to za miejsce w ogóle? Ja tu już musiał wiesić. O Boże, nie, nie, nie. Że komuś chce się to wiesić, takich, tak ludzi? Co to za miejsce? Co to za miejsce? Zacznijmy od tego, kto do jasnej cholery zapala tutaj świece. Mnie co bardziej interesuje, no dobrze, co jedno to, ale co to oznacza? To białe za nim. Forma kultu, tylko czego? Możemy... A, idzie podnieść. Może być ciszej. A możemy to podpalać? Okej. Teraz tyście szybko się to pali. Podejrzewam, że w takim miejscu drewno powinno być bardzo... jeszcze podmokłe, więc tym bardziej nie powinno się aż tak palić. O nie! Instynkt przetrwania. I... kabum! On wszystko się... I. Że co? Zostaw mnie! Wracaj! Ja chcę ci tylko pomóc! Pedofil! Pomogę ci! Nie pedofil, zboczeniec! Będę się nie zatrzymywać. Mam nadzieję, że Lara miała szczepionkę. W brudnej wodzie, przy otwartej ranie. Ale popatrzcie, świetnie się zachowuje ogień, czy tak wysoko.
Wiecie co? Bym powiedział, że jedna rzecz już mnie przeszkadza. Menu rozgrywki... Zamknij. Opcje graficzne... Głośność efektów i dialogów troszkę ściszę, zobaczymy jak to będzie na zasadzie błędów i prób. Tylko nie rozumiem, po co twórcy złączyli głośność efektów z głośnością dialogów. W sumie jeszcze troszeczkę, zobaczymy jak teraz będzie. Siła woli, znajdź wyjście. Aha. Beczkę wybuchową mamy tutaj. Wszyscy. Muszę się jakoś wydostać. Coś idzie tutaj zrobić. Więcej ognia. Bogu dzięki. Co to za maszyneria? To możemy podpalić. To też możemy podpalić. Możemy to podpalić? Możemy. Ale czy coś nam to da? Nic specjalnego nam to nie dało. Czy może już coś zrobiła? Ta maszyneria. Aha. W tych beczkach jest paliwo, owszem. Jak mamy je podpalić? Na pewno ma to jakiś związek z tymi... To ma z tym związek. Czy musimy się... A! No aha, w ten sposób. Odblokowano model, menu główne, materiały dodatkowe. 250 punktów doświadczenia. Wszystko się wali. Uuu.
Biegnij, Laro, biegnij! Biegnij o swe życie! Tego akurat, tej sekwencji akurat nie wiedziałem, co ostatnio kliknąć. Był lewo, prawo. Dobrze, teraz zauważyłem, co trzeba było kliknąć. Ale no niestety już Lara musiała przeze mnie dwa razy zginąć. Zanim w ogóle skumałem, o co tu biega. No, myślałem, że E trzeba było napisać, F trzeba było. O, dobrze! Ściany się ruszają, jeszcze mi coś takiego! Nie! Niech pochłania spanie! Już od dawna nie widziałem gry, która... używała strzałek, lewo, prawo. Do góry. Dawaj. To było blisko. Lara Croft, twoja pierwsza przygoda po restarcie dużo cię kosztuje fizycznie i mentalnie. Przynajmniej masz jeszcze wszystkie ubrania zachowane na sobie. Tomb Raider. Chociaż bym się nie dziwił, gdyby niektórzy niektóre osoby, które zapoznają się z mechaniką gry, z plikami znaczy się, by stworzyliby paczkę modów, co Lara by stworzyłoby nagą. Dobrze, tam dalej jest coś? Odblokowane galerie? Jest coś, co moglibyśmy już użyć na dzień dobry? Nie. Jesteśmy znów gołymi, jeśli chodzi o ekwipunek. Lara ma jeszcze, kurde... mały problem z raną. Szalupa. Gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. Szalupa. Znajdź ślady pozostałych rozbitków. Jak głęboko? Powoli, no dobrze. Nie wiem, czy ja teraz... Zamiast zaraz się tak... Niech ona trzyma czteroma... Niech trzyma też rękoma. Drzewo, nie rozumiem sens. Byłoby bezpieczne w sumie. Chociaż z drugiej strony, jeśli by to urwałoby się, to trzeba byłoby lepiej mieć. Być na dwóch nogach, bo wtedy można wyskoczyć. No i po małym crashu, na szczęście nagranie The Extra, jak sprawdziłem, było wszystko w porządku z nim, było zakończone, a nie o tyle dobrze, czyli... to na pewno dla niej jest bolesne z taką raną. Ale chwileczkę, jak ona ma tą ranę z lewej strony, to dlaczego prawą ręką ona ją trzyma? Jest ona leworęczna czy praworęczna, tak a propos?
Leśka. Ta niebieska gwiazda. Nie są to czas, nie jest to czasami symbol angielskich Royal Air Force, RAF, RAF. Dam radę. Dasz radę, nie masz wyboru. Boże. No jest to troszkę upierdliwe za pomocą strzałek w niektórych momentach. Dalej, dalej. Problem jest taki z tym łapaniem krawędzi, że ja mam odruch od Assassin's Creed. Więc... Dobrze, w lewo, znaczy się w prawo. Dalej, dalej. Dobrze, trzymamy się. Szybko, 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 szybko. O, udało się. O, ucieka, ucieka, ucieka. To mogło spełnić teraz skutecznie rolę gilotyny. Ale nie takiej, co łeb by nam utnęła, tylko aż cały w połowie by nas... W pół by nas pocięła. Ale te statki, niektóre to już muszą wieki tutaj być. Tam jest w oddali... Są stalowe, tutaj jest jakiś galeon drewniany. Galeon? Tak. Ja nie wiem, jak z japońskim szkutnicem wyglądało. Bo... Japończycy mieli te... Nie wiem, nie do końca. Nie wiem. Zbytnio dużo... Ja powiem to tak, ja zbytnio dużo się marynarką nie interesuję, nawet jeśli używam jej na przykład w Shogun 2 Total War. O, podwójny skok, o Boże. Też już dawno nie widziałem podwójnego skoku w przygodówce. Dobrze. Ma coś tu praktycznego dla nas? Sam! O, bez odezwu. Na pewno, jeśli to są ich rzeczy. Troszkę wody. Zapałki. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Musisz. No! Aha! Tu nie szło załapać krawędzi. Nadbrzeżny las. Ja właśnie klikam że what? Dlaczego to nie chciało? Co to tutaj wieje? Ale już słyszymy, wilki. A te kruki przez skały latają. Też świetne. A, zmarzniona Lara. Jeszcze dalej trzymaj mikro walkie-talkie. Pomyśl, Laro, troszkę drzewa. No, troszkę suchej trawy. Ja sucha trawa to zawsze jest niebezpieczeństwo przy podpalaniu. Może to tak szybko się rozpalić, a szczególnie jak w powietrzu jeszcze troszkę lata. To palił stuk siana, a ten wie, o czym mówię. O, ostatnia szansa. Sio! Udało się. Gdyby tak faktycznie palenie rzeczy byłoby aż tak łatwe, jak to wygląda.
Co mnie zbliży? Tam jest. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko-mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Dalej! Dalej! Bo znowu przejdę. Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rothem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? No właśnie, po co tam jesteś? Przedstaw nam swój plan. Nie mogę tak tu siedzieć. No, nie możesz tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Dobrze, ale to dopiero w następnym odcinku, więc na razie.